dobra zmiana schodzi coraz niżej i okazuje się, że po koniach przyszła również pora na hodowlę zarodową, proszę państwa. Dotarła ona, ta dobra zmiana, do hodowli zarodowej, gdzie w miejsce fachowca od hodowli znalazł się fachowiec od autobusów. No, koń i autobus to są też takie środki transportu. Pisze na ten temat, znaczy mogą być środkami transportu, bo akurat te konie do czego innego służą. Ale tak jest, fakt pisze dzisiaj. Rządził autobusami, zajmie się hodowlą zarodową. No więc tak, najpierw stanowiska stracili fachowcy pracujący w stadninach koni w Janowie Podlaskim i Michałowie. Teraz po 40 latach pracy na emeryturę wypchnięto wieloletniego prezesa ośrodka hodowli zarodowej w Kamieniu Ząbkowickim, województwo dolnośląskie, pana Pawła Blicharskiego, a zastąpił go były dyrektor od autobusów. To jest protegowany pani minister Anny Zalewskiej, pani minister edukacji, bo on tak nie należy bezpośrednio do PiS-u. Dobra zmiana, proszę państwa, dotarła do Wieliczki. Kopalnia soli w Wieliczce została przez Prawo i Sprawiedliwość odbita. Nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, bo ta informacja tak już się plącze od jakichś dwóch dni. Ma pan Zbigniew Zarembski, który szefował zresztą tej kopalni już wcześniej, ale miał taką średnią raczej opinię i też już wrócił, bo lubi Wieliczkę, kochają bardzo, pracował w niej wcześniej. No i też w PGE, to też już państwo wiedzą, to że tam nastąpiły w ogóle duże zmiany, ale znalazła się tam również pani Janina Gost, która jest jedną z najbardziej znanych osób w Prawie i Sprawiedliwości, jest zaufaną Jarosława Kaczyńskiego. To jest taka dobra kronika dobrych zmian z góry i z dołu.